Dzień dobry, Jacek Michalski z tej strony. Dzisiaj podsumuję materiał, jaki został omówiony w trakcie semestru i omówię zagadnienia, jakie będą obowiązywały na kolokwium. Na początek, może trochę poza tematem, ponieważ stricte znajomość tych pojęć nie będzie obowiązywać, ale żeby sobie to wszystko usystematyzować, warto jeszcze te rzeczy omówić. Pierwsza ważna rzecz, jaką trzeba znać, to jest układ dynamiczny oraz jego sposoby opisu. Z definicji układ dynamiczny to taki układ, którego całkowitą ewolucję można opisać za pomocą wartości początkowych oraz za pomocą sterowań. Najkrótsza definicja, jaka można podać, to pochodna. Wyjścia dy po dt to się równa a razy y plus b razy u, czyli ta ewolucja jest opisywana przez sterowania, które wchodzą z jakąś tam wagą oraz przez wartości y, które wchodzą z wagą a. Sterowania były z wagą b, czyli mając wartość początkową, można obliczać te kolejne pochodne, czyli przyrosty, tendencje zmian inaczej. No i odbywa się to tak, że Tę wartość się w jakiś sposób całkuje i otrzymuje się w ten sposób wartość y. No i tak działa układ dynamiczny, najkrócej mówiąc i sposoby opisu układu dynamicznego. Są trzy takie podstawowe sposoby. Pierwszy, który już właściwie przedstawiłem czyli za pomocą równań różniczkowych. Czyli to, co tutaj napisałem, w jakiś sposób powiązane są sygnały wyjściowe z sygnałami wejściowymi. Z tym, że w najogólniejszej postaci mogą wystąpić różne pochodne sygnałów wyjściowych i pochodne sygnałów wejściowych. Definicji dokładnej równania różniczkowego już podawał nie będę, ale wiadomo o co w tym chodzi. Drugi sposób opisu to jest za pomocą transmitancji. W tym opisie chodzi o to, żeby ze strony lewej i strony prawej równania różniczkowego, czyli ze strony odpowiadającej wyjściom i odpowiadającej wejściom, bo tak się jeszcze szereguje, wyciąga się transformatela Laplace'a i stosunek transformat sygnału wyjściowego do sygnału wejściowego to jest transmitancja G od S. I jest to bardzo często używany opis w automatyce, ponieważ przejście w dziedzinę zmiennej operatorowej S może ułatwić wiele rzeczy, wiele obliczeń. Przede wszystkim, odpowiedź takiego układu liniowego na jakiś sygnał. Gdybyśmy chcieli to liczyć wszystko w dziedzinie czasu, musielibyśmy stosować splot sygnału wejściowego z odpowiedzią impulsową takiego obiektu. W skrócie to pokażę, to jest g od T. oznaczało się to taką gwiazdką, i u od T. gdybyśmy chcieli to robić w dziedzinie czasu, co mogłoby być dosyć kłopotliwe, ale jeżeli przejdziemy w dziedzinę zmiennej zespolonej, czyli zastosujemy transformatę Laplace'a, to taką odpowiedź możemy policzyć. jako zwykły iloczyn g od s czyli tego co jest w bloczku i sygnału wejściowego u od s czyli y od t jest równe odwrotnej transformacie Laplace'a którą można teraz wyciągnąć z tego iloczynu I taki opis w postaci transmitancji też ma wiele różnych zastosowań jest cała teoria stabilności Tutaj i wiele rzeczy może taki opis ułatwić. Ale kolejna rzecz, i to głównie na tym przedmiocie nas interesowało, to były równania stanu. I najkrócej mówiąc, chodzi o to, żeby wprowadzając dodatkowe zmienne, doprowadzić równanie różniczkowe do, do takiej postaci, żeby występowała w tym równaniu maksymalnie pierwsza pochodna sygnału. No, i napiszę już dla układu liniowego najprostsze, które znamy, czyli x' równa się ax plus b, równanie stanu, które obrazuje ewolucję wektora stanu i równanie wyjścia, które pokazuje zależność sygnału wyjściowego od tych poprzednich. I dokładnie taki sam układ dynamiczny opisuje się równaniami stanu. Jest to po prostu trochę inny sposób zapisu. Trochę mi się nie zmieściło. I wszystko, co omawialiśmy na tym przedmiocie, i to, co za chwilę przypomnę, dotyczyło rozważań dla układów w postaci równań stanu. No i dalej, zmienna stanu kolejne pojęcie. Najkrócej mówiąc, jest to zmienna wewnętrzna układu, która jest związana z magazynowaniem energii, ponieważ powinny się zmienne stanu kojarzyć w układach fizycznych ze zbiornikami energii i odpowiednio trzeba umieć te zmienne stanu określać. Po prostu zmiennych stanu jest tyle, ile jest stopni swobody. Jeżeli układ jest statyczny, to zmiennych stanu nie będzie w ogóle, ponieważ yy, równanie różniczkowe będzie wtedy z rzędu zerowego. Na no, stan układu najkrócej jest to chwilowa wartość wektora stanu. Kilka własności takich układów to liniowość, stacjonarność przyczynowość, takie trzy wypisałem, liniowość, jeżeli spełnia zasady superpozycji, już pokazywał tego nie będę, ale podaję definicję. Stacjonarność to niezależność od czasu, czyli te macierze, które wypisywałem ABCD, jeżeli są stałe przez cały okres eksperymentu, to znaczy, że układ jest stacjonarny. No i przyczynowość oznacza tyle, że wyjście nie zależy bezpośrednio od wejścia. Czyli układ jest przyczynowy, jeżeli macierz transmisyjna D jest równa 0. Kolejna rzecz to jest jedno- i wielowymiarowość. Tutaj są właśnie różne podejścia, i myślę, że najbezpieczniej jest stosować nazewnictwo układ wielowymiarowy w kontekście do takiego układu, który posiada więcej zmiennych stanu. A jeżeli układ ma więcej wyjść, więcej wejść. To najbezpieczniej stosować nazewnictwo mimo, tak jak tutaj jest wypisane, czyli multi input multi output. Jeżeli jedno wyjście, jedno wyjście no to SISO. Pierwsza literka to jest to co odpowiada za wejścia, druga to to co odpowiada za wyjścia. No i myślę, że w ten sposób będzie najbezpieczniej, ponieważ wielowymiarowość bardzo często określa się w kontekście liczby zmiennych z Tanu, więc może to być uznane gdzieś za błąd. Także ja stosuję takie podejście i też takie proponuję stosować. Dalej sterowanie i regulacja. Regulacja powinna się kojarzyć z układem zamkniętym czyli układy automatycznej regulacji. No i tak naprawdę tutaj przydaje się najbardziej ten drugi opis obiektów w postaci transmitancji, ponieważ cała teoria doboru nastaw regulatora i regulatorów jest przystosowana właśnie do takiego opisu, która już jest dobrze znana. A sterowanie to układ otwarty, czyli oddziaływanie na obiekt sygnałem sterującym w taki sposób, żeby na wyjściach uzyskać jakieś pożądane rezultaty. No i jeżeli teoria sterowania, to bardzo często opisuje się układy właśnie w postaci równań stanu. No i do takich układów ma też duże zastosowanie sterowalność i obserwowalność. Tak najprościej mówiąc, jeżeli zmiana wejść układu, czyli oddziaływanie wejściami na układ sterowaniem, powoduje zmianę każdej ze zmiennych stanu, to znaczy, że układ jest sterowalny. A jeżeli każdą zmienną stanu można obserwować na wyjściu układu, niekoniecznie bezpośrednio, może to być też pośrednia obserwacja, to wtedy układ będzie obserwowalny, czyli Wyjście wtedy pośrednio zależy też od każdej ze zmiennych stanu. To tyle jeśli chodzi o wstęp teoretyczny. A przechodząc już po kolei do poszczególnych tematów i tego, co z nich będzie rzeczywiście obowiązywało na kolokwium, na zaliczeniu. To pierwszy temat: podobieństwo równań stanu. Tutaj zaczynaliśmy od transformacji przy użyciu macierzy przekształcenia, ponieważ czasami chcemy e, zmienić. E, czy to położenie zmiennych stanu, czy to ich konfigurację. Sama zmiana położenia też już powoduje takie przekształcenie za pomocą takiej macierzy. Chcemy otrzymać nowy wektor stanu, który był określany przez C. I z układu jednego przechodzimy w układ drugi, który będzie równoważny układowi pierwszemu. Z tym, że zmienne stanu będą wybrane w jakiś inny sposób, ale relacja między wejściem a wyjściem dla takiego układu się nie zmieni. Zmieni się tylko jego wewnętrzny stan. Czyli trzeba pamiętać zależności na badanie podobieństwa układów danych równaniami stanu. I tutaj były dwa sposoby: przy użyciu macierzy podobieństwa i konwersja do transmitancji. Macierz podobieństwa wyznaczało się na podstawie sterowalności i obserwowalności. Gdy były dane dwa układy. I jeżeli taka macierz wyszła nieosobliwa, to znaczy, że można tą metodą udowodnić podobieństwo. Jeżeli wyjdzie macierz o zerowym wyznaczniku, to znaczy, że podobieństwa nie udowodnimy tym sposobem, przy czym tutaj zaznaczam bardzo ważna uwaga, nie znaczy to, że nie ma macierzy podobieństwa pomiędzy tymi układami. Po prostu tym sposobem, który wprowadziliśmy na zajęciach, się tego udowodnić nie da. I w takiej formie wtedy to można zostawić. A sposób, który sprawdzi się zawsze, niezależnie, czy układy będą sterowalne, czy obserwowalne, to będzie konwersja do transmitancji. To był ten wzór, można go zapamiętać, można wyprowadzić ale trzeba umieć go zastosować. Czyli dla tych dwóch układów obliczamy G S dla układu pierwszego, dla układu drugiego. Jeżeli wyjdą transmitancje dokładnie takie same, to znaczy, że układy są wtedy podobne. I związanym z tym zagadnieniem kozlejnym była diagonalizacja równań stanu, czyli doprowadzenie do takiej postaci, żeby w macierzy stanu, macierzy procesu, na diagonali, czyli głównej przekątnej, Znajdowały się elementy niezerowe, a poza, element, a poza diagonal, diagonalą, przepraszam, żeby były same zera. To był najprostszy przypadek, jaki zrobiliśmy, co może bardzo ułatwić obliczenia, bo na przykład podnoszenie takiej macierzy stanu do potęgi, czy mnożenie przez taką macierz stanu będzie bardzo ułatwione, więc czasami chce się uzyskać taką postać. Zaznaczyłem tutaj, że będą to bieguny rzeczywiste, jednokrotne. Ponieważ wtedy wychodzi macierz modalna, przepraszam, macierz stanu w takiej postaci, w jakiej powiedziałem, czyli tylko na diakonali zawiera elementy niezerowe. Jeśli są bieguny wielokrotne albo zespolone, to już wtedy postać się komplikuje. No i macierz modalna to jest macierz przejścia, tylko tym razem określa ono przejście z układu X do układu X. Dlatego też wzory trochę się zmieniają na... Określenie tych nowych macierzy dla układu XI i o tym trzeba pamiętać. Ale dwa zagadnienia, które obowiązują z tego tematu, to było tak tytułem wstępu, żeby rozumieć na czym transformacja polega między dwoma układami przy użyciu takiej macierzy podobieństwa, którą oznaczaliśmy P. Ale po pierwsze tutaj trzeba umieć badać podobieństwo układów danych równaniami stanu, tymi dwoma sposobami, które wymieniłem. Po drugie. Trzeba umieć układ diagonalizować. I można założyć, że tutaj ograniczymy się do układów dwuwymiarowych, żeby za bardzo tych obliczeń nie komplikować. Jeśli chodzi o temat pierwszy, to by było na tyle. Tematem kolejnym była metoda płaszczyzny fazowej. Tutaj wymieniłem kilka zagadnień, które będą obowiązywać. Oczywiście to wszystko było omówione. Pierwsze to rysowanie trajektorii fazowych na podstawie układów pierwszego rzędu. I te układy mogą być dane transmitancją. Trzeba umieć sprawnie przejść na równania stanu, akurat jeśli pierwszy rząd to będzie jedna zmienna stanu, więc trudne zadanie to nie będzie, albo od razu równaniami stanu. Czyli trzeba znaleźć równanie takiej płaszczyzny fazowej. Będzie to prosta i w zależności od warunków początkowych, które na pewno będą podane, z odpowiedniego punktu zaczynamy rysowanie i kończymy też w odpowiednim punkcie. Czyli takie trajektorie fazowe ograniczą się jedynie do rysowania takich prostych. Kolejna rzecz to był układ regulacji z obiektem pierwszego rzędu i przekaźnikiem dwupołożeniowym. Także najbardziej skomplikowane, co się tutaj pojawi, to taki układ, który będzie miał obiekt pierwszego rzędu i regulator dwupołożeniowy z histerezą. Czyli trzeba znaleźć równania dla obiektu, jeżeli będzie on dany transmitancją. Będzie to równanie opisujące prostą, jeżeli wyznaczymy później równanie płaszczyzny fazowej, i po podstawieniu wartości wejść, które będą wynikały z regulatora, on będzie wypuszczał stan wysoki, stan niski, dwie wartości w zależności od tego, w jakim jest stanie, czyli podstawiamy pod wejście dwie wartości, tworzą się nam dwie proste i trzeba odpowiednio na podstawie strefy histerezy umieć określić punkty przełączenia, czyli układ taki wejdzie w cykl graniczny. I trzeba umieć miejsce tego cyklu granicznego określić. Dalej było wyznaczenie wzoru opisującego rodzinę krzywych na płaszczyźnie dla układów oj, przepraszam, dla układów wyższych rzędów. Za chwilę przykład pokażemy czegoś takiego. Później dopasowanie trajektorii do przebiegu czasowego i na odwrót, no to trzeba kojarzyć, w jaki sposób jest powiązana zależność czasowa z płaszczyzną fazową, z trajektorią fazową dla układu, później odczytywanie własności. Z wykresów trajektorii, takich podstawowych jak stabilność, czyli czy trajektoria jest zbieżna czy rozbieżna, trzeba umieć wywnioskować, mając taką trajektorię i znając jej przebieg, to znaczy w którą stronę jest strzałkowana. Nad osią odciętych zawsze była strzałkowana w prawo, pod osią odciętych była strzałkowana w lewo, także mając przebieg, Będziemy umieli zastrzałkować i na tej podstawie określić, czy ona jest zbieżna czy rozbieżna, od tego, w którą stronę dąży. No i może się też pojawić portret fazowy, to co w ostatnim punkcie dla układu nieliniowego. No i będą podane wtedy punkty równowagi, i w otoczeniach punktach równ punktów równowagi będzie można takie informacje też wywnioskować. No to tutaj pokażę jeszcze krótki przykład. Na wyznaczenie wzoru opisującego rodzinę krzywych. Tego wcześniej nie było w pliku PDF, który udostępniałem, ale zaznaczam, że w tym dokumencie do tematu z płaszczyzny fazowej dołączyłem zadania do samodzielnego wykonania właśnie na takie wyznaczanie rodziny krzywych na płaszczyźnie. A teraz pokażemy, dla takiego układu, jak to zrobić. Czyli mamy sobie taki układ, i on jest opisany w tym momencie równaniem różniczkowym i chcemy przejść na równania stanu, czyli z jednego opisu układu dynamicznego do drugiego. Dwie ważne własności musiały być spełnione, żeby w ogóle miała sens metoda płaszczyzny fazowej. Pierwsza z tych własności była taka, że układ mógł być maksymalnie drugiego rzędu i wtedy tylko można płaszczyznę fazową narysować w przestrzeni dwuwymiarowej. Później trzeba by było już te wymiary niestety zwiększać. Także ten warunek jest spełniony, a drugi zaraz spełnimy. Był taki, że zmienne stanu musiały być opisane w postaci fazowej. Musiały być zmienne stanu fazowe, czyli oznacza to tyle, że jedna zmienna stanu musiała być pochodną, każda kolejna zmienna stanu musi być pochodną poprzedniej. Czyli wybieramy zmienne stanu od najniższej pochodnej. Pierwsza zmienna stanu to będzie X, druga zmienna stanu to będzie x'. To taki sposób na szybki dobór liczby zmiennych stanu. Jeżeli mamy jakieś zmienne układu opisanego równaniem różniczkowym, można je po prostu wypisać po kolei, zrobić odcięcie, przy najwyższej pochodnej i każdej z tych niższych pochodnych przyporządkować zmienną stanu, czyli tutaj x1, tutaj x2. Tak samo dla jakiegoś układu fizycznego, jeżeli miał on więcej stopni swobody, przykładowo dla układu RLC. Są różne konwencje oznaczeń oczywiście, ale jeśli wprowadzimy takie zmienne stanu, no to wypisujemy na przykład jeden stopień swobody, czyli ładunek Pierwszy niech będzie Q1 Prim, Q1 Bis, dalej drugi stopień swobody, oddzielę średnikiem, żeby było dobrze widać, i niech to będzie drugi ładunek, czyli drugie Q, i niech on się zaczyna od pierwszej pochodnej, dalej jest druga pochodna. Ponieważ nie było elementu kondensatora, a z rezystancją związany jest bezpośrednio prąd, czyli ładunek w pierwszej pochodnej. No i jeśli był to układ elektromechaniczny, to jeszcze sobie weźmiemy jedną wielkość, na przykład jakiś tam kąt φ i niech będzie φ i φ'. Tu zaszaleliśmy z liczbą zmiennych stanu, ale pokazuję, jak to robić, czyli dla każdego stopnia swobody robimy. Odcięcie na najwyższej pochodnej. I przyporządkowujemy kolejno zmienny stanu, czyli x1, x2. Tutaj będzie x3. Tylko jedna zmienna stanu dla tej części, dla tej też tylko jedna, czyli x4. Czyli tu muszę dopisać, że to jest elektromechaniczny. Ale to tak nawiasem mówiąc, gdyby ktoś się kiedyś zastanawiał, ile zmiennych stanu dobrać, w tym układzie akurat dobrze widać, że będą dwie. Układ jest dosyć prosty. Czyli równania stanu określamy pochodne tych zmiennych, czyli x1' to będzie x', a x' jest równe x2. A x2' to się równa xbis. I tę najwyższą pochodną zawsze bierze się już z danego równania bezpośrednio. Czyli przenosi się na jedną stronę tę najwyższą pochodną, a wszystko inne na stronę drugą. Czyli to będzie minus x', a x' to jest x2, to od razu zapiszę minus x2 i minus cosinus x, a x obraliśmy jako x1, czyli minus cosinus x1. No, i jest to układ swobodny. A metoda płaszczyzny fazowej tym się charakteryzuje, że pod wejście podstawiamy już konkretną wartość. Także nie może też zostać zmienna u w tym równaniu. Jak były rysowanie trajektorii dla układów liniowych rzędu pierwszego, to wtedy też to sterowanie zawsze było podane. Także jeśli pojawi się u, to na pewno będzie podane, co pod to podstawić. No i teraz, żeby określić. Wzór rodziny krzywych, to należy powiązać ze sobą te dwie zmienne. Zapisujemy ich stosunek, czyli x1' do x2'. To się równa. Gdyby zapisać odwrotnie, czyli x2' do x1', to też by było dobrze. Tutaj kolejność akurat nie ma znaczenia. Inny zapis to jest dx1 po dt i w mianowniku dx2 po dt. dt się skróci, zostaje dx1 przez dx2, a to się równa, czyli w liczniku będzie pierwsze równanie stanu pierwszej zmiennej, czyli x2, a w mianowniku będzie dla drugiej zmiennej, czyli minus x2 minus cosinus x1. Kolejna rzecz to było wymnożenie tego, czyli x2 dx2 równa się... Cały ten mianownik, czyli minus x2 minus cosinus x1... dx1. I jeżeli zostaje coś w takiej formie, to się samo prosi, żeby to całkować ponieważ tu jest dx tu jest dx otrzymamy równanie całkowe I jeśli takie równanie się pojawi to na pewno będzie coś prostego do rozwiązania także nie trzeba się stresować że będą jakieś dziwne formy całek i będzie się trzeba zastanawiać najtrudniejsze co się tutaj pojawi to będą funkcje trygonometryczne tak myślę także te podstawowe własności całek z którymi nie powinno być problemu i rozwiązujemy lewą stronę to jest x2 do kwadratu przez 2 po całkowaniu. Potęgę podnosimy o 1 i tę podniesioną potęgę wrzucamy też do mianownika. I stała całkowania, ponieważ jest to całka nieokreślona, czyli nie ma punktu początku i końca, to musi się pojawić stała całkowania. I strona prawa. Pierwsza część, czyli minus x2. Tylko proszę mieć na uwadze, że całkujemy po x1, czyli w tym momencie x2 traktujemy jako stałą. Zatem będzie minus x2, i tutaj można sobie wyobrazić, że stało x1 do zerowej, które jest tą zmienną, którą całkujemy. Czyli skoro było x1 do zerowej, to po prostu przejdzie w x1. I dalej minus cosinus x1, czyli tego już nie traktujemy jako stałą, ponieważ po x1 całkujemy, a całka z minus cosinusa to będzie minus sinus z tej samej zmiennej. Kosinus zmienia znak w pochodnej, sinus zmienia znak w całce, czyli kosinus w całce znaku nie zmienia. I oczywiście stała całkowania C1. I teraz, w jakiej formie to Państwo zostawią, to tutaj jest pewnego rodzaju dowolność, także nie będę wymagał jakiejś konkretnej formy. E, jedyne, o co będę prosił, to tak, żeby pojawiła się na końcu tylko jedna. Stała całkowania, także żeby to zwinąć do postaci jednej stałej. Mi najwygodniej będzie to zrobić w taki sposób, że przemnożę wszystko przez 2 i to, co z x przeniosę na stronę lewą, to będzie x2 do kwadratu plus i będzie 2x1x2 i plus 2 sinus x1. Równa się C. Także proszę to tylko uporządkować. Jeszcze dopiszę, że C to się równa 2C1 minus 2C2. Tylko jest zwinięte w jedną zmienną, bo po co sobie robić za dużo roboty z pisaniem. Także proszę tylko, żeby takie równanie było uporządkowane. To znaczy, można zostawić x2 po jednej stronie, wszystko inne po drugiej. Można x przenieść na jedną stałą, na drugą. Tylko, żeby był zachowany w tym jakiś porządek. I wykres portretu fazowego, do tego jeszcze przypomnę, portret fazowy to jest cała rodzina krzywych na płaszczyźnie, a trajektoria fazowa to jest wykres dla konkretnych warunków początkowych, czyli to jest równanie portretu fazowego. I gdybyśmy taką zależność wykreślili za pomocą jakiegoś programu, to otrzymalibyśmy portret fazowy przy różnych warunkach początkowych. Ponieważ pod to C wtedy by się wstawiało różne wartości i dla tych różnych wartości stałej całkowania wychodziłyby różne postacie tego wykresu fazowego, a po podstawieniu już konkretnych warunków początkowych wyliczyłoby się C z tego równania, ponieważ po wstawieniu wartości X1 i X2 tutaj by wyszła jakaś liczba po stronie lewej, i otrzymalibyśmy konkretną wartość c, i dla tej konkretnej wartości c otrzymalibyśmy już trajektorię fazową. Także taka umiejętność będzie obowiązywać wyznaczania wzoru na rodzinę krzywych na płaszczyźnie, gdzie w zależności od stałej c y, będzie zależało to, na którą trajektorię byśmy weszli, a c zależy od warunków początkowych. Także to równanie będzie ostatecznym wynikiem do takiego zadania. Kolejna rzecz to analiza trajektorii i odpowiedzi czasowej. Rozumiejąc przebieg czasowy i to, w jaki sposób od przebiegu czasowego zależy trajektoria, już nie będzie problemu, żeby to do siebie dopasować. Także tutaj widzimy, że zaczynamy punkt, z punktu 0,5 i dlatego tutaj na osi rzędnych, która odpowiada wartościom samego sygnału, też wykres trajektorii zaczyna się w punkcie 0,5. Może jedno małe dopowiedzenie jeszcze w tym momencie. Trajektoria fazowa to była zależność pochodnej zmiennej od tej zmiennej, czyli na tej osi było, w tym przypadku e', tutaj będzie e. Ale jeżeli porównujemy trajektorię z wykresem czasowym, to wygodniej jest obrócić ten wykres o 90 stopni w lewo, czyli na tej osi jest sama zmienna, a na tej jest pochodna. Czyli to jest ten wykres obrócony w lewo o 90 stopni, ponieważ dużo łatwiej na podstawie charakterystyki czasowej wtedy tę analizę przeprowadzić. Ponieważ poszczególne wartości na osi. Pionowej tutaj odpowiadają też wartościom na osi pionowej tutaj, czyli jeżeli tutaj zaczynamy z punktu 0,5, to trajektoria też zaczyna się z tego punktu. Oczywiście umiemy zastrzałkować, ponieważ zastrzałkowanie niekoniecznie będzie podane, ale wiemy, że tutaj jest ta oś odciętych w normalnej konfiguracji układu, czyli pod osią jesteśmy w tym miejscu i strzałkujemy w lewo. Tutaj jesteśmy nad osią, czyli strzałkujemy w prawo. Czyli wiemy skąd ta trajektoria wychodzi i gdzie się kończy. Czyli tutaj każde przejście trajektorii przez 0 odpowiada punktom ekstremum. Czyli tutaj jest funkcja malejąca odtąd-dotąd i odpowiada to temu fragmentowi wykresu trajektorii, ponieważ pochodna jest ujemna. Tutaj pochodna jest zerowa, co odpowiada punktowi ekstremum. Temu tutaj, akurat jest to minimum lokalne dla tej funkcji, i pochodna zmienia znak na dodatni, czyli tutaj funkcja jest rosnąca. Czyli jeżeli jest takie wiele przejść trajektorii przez punkt 0, to oznacza, że w układzie są oscylacje, ponieważ zmiana znaku pochodnej oznacza takie przejście z funkcji malejącej w rosnącą, później w malejącą, tak jak tutaj mamy. Widzimy, że te oscylacje. Cały czas się zmniejszają, czyli układ jest stabilny, aż w końcu trajektoria ustala się w punkcie 0,0, czyli e, już jest stała wartość tego sygnału w dziedzinie czasu, wartość 0 i zerowa pochodna, czyli ten sygnał się nie zmienia. Gdyby sygnał ustalił się w jakimś innym punkcie, np. 0,1, to tutaj byśmy skończyli w punkcie odpowiadającym tej wartości, czyli 0,1 i w zerowej pochodnej. Częstym błędem w zadaniu domowym z trajektorii fazowych, właściwie z portretów fazowych, bo tam było kilka trajektorii do wykreślenia, był za krótki czas symulacji, gdzie te trajektorie nie zdążyły się ustalić w tym konkretnym punkcie, tylko kończyły się w jakimś dziwnym miejscu i nic z tego nie wynikało. Jakbyśmy spojrzeli na wykres czasowy i ktoś by odciął, powiedzmy, w tym miejscu, to ta trajektoria też by się skończyła gdzieś dużo wcześniej i nie wiedzielibyśmy czy ten sygnał się ustali czy też wejdzie na przykład w oscylację o stałej amplitudzie końcowo. Także o tym też trzeba pamiętać analizując coś takiego, już bardziej na przyszłość. No i metoda płaszczyzny fazowej jest metodą badania stabilności graficzną. To znaczy, że akurat tutaj nie potrzebujemy znać dokładnego modelu obiektu, żeby zbadać jego stabilność, ponieważ wystarczy zebrać pomiary jednej wielkości i drugiej, która jest pochodną z tej pierwszej. I te pomiary wykreślić w taki sposób, żeby ta pochodna była opisana zależnością, to znaczy była zależnością tej podstawowej zmiennej. Dostaniemy wykres trajektorii fazowej i będziemy mogli określić, czy ta trajektoria jest zbieżna, czyli czy układ jest stabilny. No i to się może przydać, jeżeli mamy jakiś obiekt, który jest czarną skrzynką i go tak naprawdę nie znamy, nie wiemy, co jest w środku. Wtedy można takie odpowiednie pomiary zebrać, wykreślić zależność i będziemy widzieć, czy układ jest stabilny. No i tutaj szybciutko regulacja dwupołożeniowa to jest to, o czym mówiłem. Tutaj zaczynamy z punktu 0, jest odpowiedź czasowa, po lewo, po prawo jest wykres trajektorii. Zaczynamy z punktu 0 i ten wykres cały czas będzie zwiększał wartość, aż do napotkania strefy histerezy. Jedna granica, która odpowiada za przełączenie ze stanu wysokiego w niski, czyli to sterowanie będzie ściągało sygnał wyjściowy do dołu. Jak już osiągniemy wartość odpowiednio niską i przekroczymy próg histerezy tej, z tej drugiej strony, która odpowiada za przełączenie ze stanu niskiego w wysoki, no to sygnał sterujący przełączy się w stan wysoki i to wyjście będzie pchane w górę. I tak to wygląda na trajektorii. Startujemy z punktu 0 i wchodzimy na taką prostą. Czyli dla takiego układu, portret fazowy składałby się z dwóch prostych, które byśmy narysowali. Jedna by przechodziła tutaj, druga tutaj. No i wchodzimy na tę prostą w odpowiednim punkcie. Przepraszam, źle pokazałem. Zaczynamy w punkcie 0,0 czyli tutaj. Tutaj było minus 3, ale trochę mnie zmyliło to, że tutaj jest początek układu. Wchodzimy na odpowiednią prostą i w takiej szerokości, odpowiadającej strefie histerezy, następują te przełączenia. Czyli tutaj jest przełączenie ze stanu wysokiego w stan niski, tutaj ze stanu niskiego w stan wysoki. No i to są właśnie te przełączenia, które tutaj są realizowane szerokość tutaj jest zmienna x tutaj jest zmienna x na osi pionowej tutaj jest na poziomej, czyli tutaj jest szerokość 0,2 w jedną stronę 0,2 w drugą stronę i widzimy, że od wartości zadanej, ponieważ wartość zadana była jedynką, dokładnie taka sama jest odległość do punktów przełączeń. No i to są te analogie pomiędzy wykresem odpowiedzi czasowej a trajektorią fazową. Zastrzałkowania tutaj nie ma, ale oczywiście wiemy, że to, co się odbywa nad osią odciętych strzałkujemy w prawo, czyli w tę stronę, to co nad... pod osioł odciętych w lewo, czyli o tak. I tutaj jest cykl graniczny, czyli ten układ wpadnie w takie oscylacje o stałej amplitudzie. No i właśnie tak wygląda cykl graniczny na odpowiedzi czasowej. Tutaj warto zwrócić uwagę na jedną rzecz, bo nie zawsze musi ten przebieg być taki. Książkowy, jaki tutaj pokazałem, może się zdarzyć tak, że wartość początkowa jest większa niż wartość zadana, czyli docelowo, jak wartość początkowa tutaj była zerem, co jest najbardziej intuicyjne, to trzeba było na początku pchać ten sygnał do góry. Tutaj wartość początkowa była równa 2, a wartość zadana była równa 1, czyli na początku trzeba było ściągnąć ten sygnał wyjściowy w dół. I dopiero później, wokół jedynki, też tworzy się cykl graniczny. Co widzimy tutaj? Ale jakbyśmy narysowali te dwie proste na podstawie modelu obiektów w postaci równań stanu, jedna by była tutaj, druga tutaj. I warunek początkowy, x równe 2, x od 0 równe 2, to widzielibyśmy, że żeby dojść do wartości zadanej, czyli 1, musimy najpierw Znaleźć się na tej trajektorii dolnej. Ponieważ tutaj na dole strzałkujemy w lewo, czyli tylko ta dolna trajektoria pozwoliłaby nam dojść z punktu początkowego do wartości zadanej. Właśnie po tym można to poznać. No i tutaj układy liniowe drugiego rzędu to na co zwracałem uwagę, te charakterystyczne portrety fazowe w zależności od położenia biegunów. Na pamięć znać tego nie trzeba, ale trzeba to umieć interpretować. Gdybym podał taki wykres bez zastrzałkowań no to nie powinno już być problemu z rozpoznaniem w którą stronę, gdzie strzałkujemy te trajektorie no i określeniem, czy taki układ jest stabilny. Jeżeli choć jedna trajektoria na wykresie płaszczyzny fazowej będzie rozbieżna, to znaczy, że układ jest niestabilny. I w ten sposób wnioskujemy o stabilności. Tutaj jest węzeł stabilny, węzeł niestabilny. Widzimy, że jest jedno przejście pochodnej przez zero, czyli maksymalnie jedno ekstremum występuje czyli jest to taki przebieg z jedną taką górką, potocznie mówiąc. Jeszcze wrócę na chwilę, ponieważ są to bieguny. Tylko na osi rzeczywistej, czyli nie ma taki układ charakteru oscylacyjnego. Dalej pojawiają się już części urojone w tych biegunach, czyli układ nabiera właściwości oscylacyjnych i to się nazywa ognisko. Wykres nazywa się fachowo spiralą logarytmiczną, czyli każde przejście przez zero tej pochodnej odpowiada ekstremum w odpowiedzi czasowej, czyli to jest układ oscylacyjny stabilny, tutaj jest, Niestabilny. I te dwa ostatnie wykresy to było centrum, czyli dokładnie granica stabilności. Jeżeli są dwa bieguny urojone, sprzężone, wtedy powstają oscylacje o stałej amplitudzie, czyli tworzą się takie elipsy. I siodło. I to było ciekawe tutaj. Ciekawy był fakt, że jest jeden biegun stabilny, jeden niestabilny. To znaczy, że cały układ jest niestabilny. I poznajemy to po tym, że Jedna trajektoria jest rozbieżna, a jeżeli choć jedna jest rozbieżna, to cały układ jest już niestabilny. Dokładnie jednemu biegunowi odpowiada ta trajektoria zbieżna, drugiemu biegunowi odpowiada ta rozbieżna. Dalej była pierwsza metoda lapunowa, czyli już zaczynamy badanie stabilności metodami analitycznymi. Tak jak tam niepotrzebna, nie była konieczna znajomość obiektu, wystarczyło sobie zebrać pomiary i odpowiednie zależności wykreślić. Tak tutaj trzeba znać model obiektu, żeby o tej stabilności móc wnioskować. I pierwsza metoda Lapunowa polegała na linearyzacji układu w punktach równowagi przez rozwinięcie w szereg Taylora. Następnie trzeba było wyznaczyć równania charakterystyczne, czyli liczyło się jakobian, podstawiało do tego jakobianu te wartości wyliczone punktów równowagi i wyliczało pierwiastki równania albo budowało tablicę ruta. To już Trzeba widzieć co łatwiej. E, zagadnieniem tutaj też jest dobór zakresów parametrów, dla których układ będzie stabilny, czyli może być układ dany jakimiś parametrami i trzeba je dobrać w taki sposób, żeby układ był stabilny. No i tutaj najprościej jest to zrobić tablicą ruta, e, pamiętając warunek, że w pierwszej kolumnie tej tablicy nie może wystąpić zmiana znaku. No i badanie stabilności dla układów regulacji z nieliniowym regulatorem czyli trzeba umieć taki układ złożyć. Za chwilę jeszcze więcej na ten temat. Tutaj przypominam algorytm. Przede wszystkim trzeba mieć model obiektu, żeby móc stabilność badać. Trzeba wyznaczyć punkty równowagi, czyli takie punkty, w których zerują się pochodne zmiennych stanu. Dobrze, tutaj widzę, że zabrakło kropki. Oczywiście to powinna być pochodna, czyli x dx po dt albo x z kropką. Czyli prędkości układu się zerują. Wokół tych punktów równowagi należy zlinearyzować układ. Najpierw zapisujemy macierz Jakobiego, czyli Jakobian, pochodne każdej funkcji po każdej zmiennej stanu, gdzie funkcjami są te równania stanu. Wiersz odpowiada odpowiedniej funkcji, kolumna odpowiada zmiennej stanu. Później sprawdzenie, czy takie przybliżenie obiektu jest stabilne, bo jeżeli układ jest nieliniowy, to przy użyciu pierwszej metody Lapunowa można wnioskować o stabilności tylko w otoczeniu punktów równowagi. I tutaj była taka zasada, że jeżeli układ zlinearyzowany jest stabilny, to układ nieliniowy w otoczeniu tego punktu równowagi konkretnego też jest stabilny. Jeżeli układ po linearyzacji jest niestabilny, to układ nieliniowy w otoczeniu tego punktu równowagi również jest niestabilny. No, a jeżeli układ zlinearyzowany był na granicy stabilności, to wtedy przyjmuje się, że o stabilności układu nieliniowego nie da się wnioskować, ponieważ przybliżenie może być na tyle niedokładne, że ta informacja zostanie po prostu zatracona. A równanie charakterystyczne przypomnienie rozwiązujemy takim sposobem, czyli wyznacznik z lambda i, czyli lambda przemnożona przez macierz jednostkową. Minus Jakobian przy podstawieniu tej wartości punktu równowagi równa się 0, cały ten wyznacznik, i stąd obliczamy równanie charakterystyczne, i za pomocą tablicy Ruta, lub też bezpośrednio, jeśli da się wywnioskować, jakie są te wartości własne, określamy, czy układ jest stabilny. Jeżeli jest więcej punktów równowagi, to wtedy trzeba w każdym z tych punktów sprawdzić stabilność, ponieważ to są punkty takie, w których Układ pozostawiony bez ruchu może się nie poruszać. Nie będzie się poruszał, jeżeli zostanie pozostawiony bez ruchu. To, co pokazywaliśmy na podstawie wahadła, gdzie były dwa punkty równowagi, jeśli było zwrócone pionowo w dół albo pionowo w górę. To tutaj tylko jedna mała uwaga. Jeżeli jest jakiś układ wyższego rzędu i powiedzmy zrównanie charakterystycznego dostaniemy od razu postać iloczynową coś takiego można oczywiście to wymnożyć otrzymamy tutaj wielomian stopnia trzeciego i zbadać stabilność tablicą ruta ale nie ma to w takiej sytuacji sensu ponieważ widzimy że te wartości biegunów czyli wartości własne macierzy stanu mamy dane już jawnie stąd jest minus 2 stąd jest minus 4 a stąd jest 3 Tutaj jest część rzeczywista dodatnia, to znaczy, że układ jest niestabilny i od razu można to wywnioskować. Także trzeba na to odpowiednio spojrzeć, żeby umieć sobie ten czas pracy też zoptymalizować. Spotykałem się też z rozwiązaniami takimi, że wyszła postać iloczynowa, i ktoś taką postać całkowicie wymnożył, a później liczone były hornerem konkretne pierwiastki. Też jest to jakiś sposób, ale. Te metody są po to, żeby sobie życie ułatwiać, nie utrudniać. Także proszę uważać, żeby nie narobić sobie niepotrzebnej pracy. Dalej była druga metoda lapunowa. To już była metoda bezpośrednia, ponieważ nie stosowała linearyzacji, tylko operowała na modelu obiektu w postaci nieliniowej. Tutaj. Kluczową rolę odgrywała funkcja lapunowa dana literą V. Funkcja lapunowa na pewno będzie podana w zadaniu, to proszę przyjąć. Jeżeli będzie zadanie na drugą metodę lapunowa, to postać funkcji będzie podana. I cała sztuka sprowadza się do sprawdzenia takich trzech warunków, czyli czy funkcja lapunowa... Yy, która jest skalarem od zmiennych stanu x jest większa od zera no i wystarczy zapisać to że dla dowolnych xów które są różne od zera po drugie czy pochodna funkcji lapunowa po czasie czyli inaczej v z kropką jest mniejsza od zera czy też mniejsze, równe zaraz dopowiem no i ostatni warunek był taki że pochodna od zera przepraszam, funkcja lapunowa od zera i pochodna od zera musiały być równe 0, ponieważ funkcje są skalarami, ta funkcja i jej pochodna, a przyjmują w argumencie wektor, czyli zera. I znając funkcję V i jej pochodną, w pełni te trzy warunki można określić. I tutaj układ był stabilny asymptotycznie, jeżeli były spełnione te warunki, że funkcja większa od zera pochodna mniejsza od zera. No i trzeci warunek, czyli funkcja jej pochodna od 0 zer, równe 0. Dalej układ był stabilny w sensie lapunowa, jeżeli był spełniony pierwszy warunek w takiej postaci, ale drugi warunek, czyli ta pochodna, była mniejsza równa 0, czyli jeszcze dochodzi ta część, że może być równa 0. Wtedy układ jest praktycznie na granicy stabilności. Tutaj się to nazywa stabilnością w sensie. Lapunowa, a jeżeli którykolwiek z tych warunków nie jest spełniony, to znaczy, że układ jest niestabilny. No i żeby to dobrze zrozumieć, mamy postać V od X równe na przykład 2x1 kwadrat plus 4x2 kwadrat, a pochodną V prime od X. Równą minus 8 niech będzie x1 kwadrat plus x2 do piątej. Załóżmy, że taka postać pochodnej wyszła. No i trzeba sprawdzić trzy warunki. Pierwszy, pało od x większe od 0 dla xów różnych od 0. I teraz, żeby to dobrze zrozumieć, oznacza to tyle, że jeżeli pod zmienne stanu podstawimy cokolwiek innego co nie jest zerem, czyli x1 różne od zera, x2 różne od zera, to czy te warunki zostaną spełnione? Pierwszy warunek, który tutaj zapisałem, widzimy, że zawsze spełniony będzie, ponieważ tu jest x1 w kwadracie, x2 w kwadracie, czyli cokolwiek tutaj podstawimy, podniesiemy do kwadratu, ostatecznie to będzie dodatnie. Czyli to jest spełnione, można zaznaczyć dzióbkiem. Drugi warunek, czyli pochodna od x mniejsza od zera, również dla x różnych od zera. Czyli jeżeli podstawimy cokolwiek innego niż 0 pod x, to czy będzie spełnione drugie równanie? Drugi warunek Lapunowa. No raczej to nierówność, nierównanie. Ale chodzi o ten warunek. No, i tu już mała podpowiedź: skoro widzimy, że potęga jest nieparzysta, to jeżeli podstawimy pod to wartość ujemną i ta zmienna do potęgi piątej przewyższy wartość tej zmiennej do kwadratu, to wtedy całe wyrażenie może wyjść dodatnie, ponieważ dostaniemy mnożenie liczby ujemnej przez liczbę ujemną, czyli ten warunek już spełniony nie będzie. Żeby było to spełnione musi być widać wyraźnie, że wszystkie współczynniki są ujemne i wszystkie potęgi są parzyste, ponieważ tylko wtedy będzie to spełnione. Ostatni warunek, który też jest dosyć ważny do zrozumienia tego zagadnienia, czyli V od 0 równe V' od 0 równe 0. To oznacza tyle, że jeżeli podstawimy w każdym miejscu, z kolei w tym przypadku x1 równe 0 i x2 równe 0, to czy będzie to spełnione, czyli czy te dwie funkcje się wyzerują? No to sprawdźmy. Tutaj po podstawieniu 0, tutaj wyjdzie 0 plus 0, czyli 0, tutaj wyjdzie stąd 0, stąd 0, czyli 0 razy minus 8, to też będzie 0. Ten warunek jest spełniony. No ale przez to, że niespełniony jest drugi warunek, to cały układ jest niestabilny. Kolejny temat to sprzężenia od wyjścia i od stanu oraz obserwator stanu pełnego rzędu Luenbergera. Tutaj zagadnieniem będzie stabilizacja układu sprzężeniem od wyjścia i od stanu i albo wyznaczenie zakresów wzmocnień, które będą stabilizowały układ, albo lokowanie wartości własnych takiego układu ze sprzężeniem. Ponieważ sprzężenie służy do tego, żeby zmieniać wartości biegunów, czyli... Do można za pomocą sprzężenia przesuwać bieguny układu. Jeżeli jest on niestabilny, można zmienić jego właściwości wewnętrzne w taki sposób, dynamiczne właściwości, w taki sposób, żeby go ustabilizować, czyli przesunąć te bieguny ze strony prawej płaszczyzny zmiennej zespolonej, na pół płaszczyznę zmiennej zespolonej lewą. I proszę przyjąć, że jeżeli sprzężenie od wyjścia, to raczej. Pojawi się dobór parametrów, ponieważ tutaj mamy trochę ograniczony zakres działania. Jeżeli sprzężenie od stanu, to prędzej lokowanie wartości własnych. Czyli w jednym przypadku najłatwiej zbudować tablicę ruta i odpowiednie nierówności rozwiązać. W drugim przypadku musimy uzyskać równanie charakterystyczne na podstawie wartości pożądanych, równanie charakterystyczne obiektu z parametrem, którym będzie to wzmocnienie sprzężenia. No, i te dwa wielomiany porównać, czyli współczynniki przy każdej z potęg musiały być identyczne, i stąd brało się wartości wzmocnień. Później był obserwator stanu pełnego rzędu, i tutaj będzie już tylko lokowanie wartości własnych dla takiego układu obserwatora. No, i trzeba umieć rysować taki układ z obserwatorem. Tu jest akurat sam obserwator pokazany. Jest obiekt w postaci czarnej skrzynki, nie wiemy co jest w środku. Wchodzą wejścia, wychodzą wyjścia. Trzeba umieć taki obserwator zbudować, odpowiednio dobrać wzmocnienie i narysować schemat analogowy, nie na takich macierzach, tylko dla konkretnego układu z konkretnymi liczbami. Gdybyśmy chcieli dodać sprzężenie od stanu, to tutaj jest estymata wartości stanu czyli stąd byśmy jeszcze poprowadzili dodatkowe sprzężenie i powstałoby sztuczne wejście, a doszłoby u' czyli to, co wpuszczamy na układ z zewnątrz. I takie sprzężenie zmienia własności dynamiczne obiektu i może ten cały układ ustabilizować. A obserwator ma za zadanie odtwarzanie zmiennych stanu, które nie muszą być dostępne bezpośrednio pomiarowo. No i temat ostatni, czyli obserwator stanu zredukowany. Taki obserwator służy do estymacji zmiennych stanu tych, których nie można zmierzyć bezpośrednio na wyjściach. I to był właśnie ten wektor w, były wyprowadzone równania dla takiego obserwatora, dodawaliśmy zmienną z, która była zmienną pomocniczą. I po odpowiednim wybraniu poszczególnych wartości do wektorów, ostatecznie w oznaczało te zmienne stanu, które były niemierzalne, czyli... Za pomocą tego obserwatora estymujemy nie wszystkie zmienne stanu, tak jak było w przypadku poprzednim, gdzie obserwator wypuszczał pełny wektor X i pełny wektor Y. A w przypadku obserwatora zredukowanego, on zwraca tylko wektor w, czyli obserwatorem jest ta część tutaj pod obiektem i on zwraca wektor w, czyli tylko te niemierzalne zmienne stanu i na podstawie równań obserwatora Taki układ budujemy. Również tutaj pojawi się lokowanie wartości własnych, takiego układu, czyli porównanie dwóch równań. Równania charakterystycznego z wartościami własnymi zadanymi oraz takiego dla obserwatora ze wzmocnieniem, które wynikało z jednego z równań macierzowych. I do tego trzeba umieć narysować schemat analogowy, po wyliczeniu oczywiście wszystkich wartości. Także proszę przyjąć, że w poprzednich tematach raczej będą układy dwuwymiarowe. Tutaj odtwarzamy wszystkie zmienne stanu, więc dla sprawdzenia wiadomości odtworzenie wszystkich dwóch zmiennych stanów w zupełności wystarczy. Jeżeli obserwator zredukowany, to on ma sens tak naprawdę dla układów wyższych rzędów, ponieważ jest on stworzony do oszczędności obliczeń, oszczędności zasobów i skrócenia czasu obliczeń. Dlatego też im więcej wymiarów ma układ, tym lepiej widać jego własności. Ale jeśli chodzi o kolokwium, to tutaj najprawdopodobniej układ trzeciego rzędu. Żeby było widać, czy jest opanowana znajomość tych własności, no i czy wiadomo, co trzeba podać na wektor w, czyli tych zmiennych stanu niemierzalnych, co na wektor y. I po postaci początkowej obiektu trzeba umieć to rozpoznać. Ale mam nadzieję, że po zajęciach, które się odbyły, już z tym nie powinno być problemu. Także obserwator zredukowany, proszę przyjąć, że będzie układ rzędu trzeciego. No i na koniec jeszcze taka istotna uwaga. Do tych wszystkich zagadnień, które omawiam, niekoniecznie będą zadania całe takie jak na zajęciach od początku do końca. Mogą być jakieś fragmenty zadań do rozwiązania. Mogę już część rozwiązań podać, żeby trochę ten czas rozwiązywania ograniczyć. Ale żeby było, można sprawdzić, czy jest z Państwa strony zrozumienie zagadnienia na podstawie rozwiązania właśnie tej części, która będzie do rozwiązania zostawiona. Także zagadnienia zostały omówione, do niektórych podałem przykłady. Najpierw było podobieństwo równań stanu, później metoda płaszczyzny fazowej. Tutaj się trochę akurat dzisiaj też bardziej pochyliłem nad tym, ponieważ różnie to bywa ze zrozumieniem tego tematu. Jest on dosyć specyficzny. Później pierwsza i druga metoda lapunowa do badania stabilności w formie algebraicznej, czyli te kryteria algebraiczne. Tutaj też można zobaczyć analogię, ponieważ dla układów w postaci transmitancji, też był taki podział na metody algebraiczne, to była tablica Ruta i Hurwica oraz metody graficzne i to była, było, przepraszam, kryterium Nyquista. Dalej sprzężenie od stanu, obserwator Luenbergera, sprzężenie od wyjścia i obserwator zredukowany, czyli odtwarzanie zmiennych stanu na podstawie wyjść i wejść układu, a także jego stabilizacja. Jeśli chodzi o zagadnienia i ich omówienie, to by było na tyle. Ja z mojej strony życzę owocnej nauki i dziękuję za uwagę.